Wandzioch, zapraszam na sport. Zimny prysznic dla piłkarzy Warty Poznań. Zieloni przegrali drugi kolejny mecz w PKO BP Ekstraklasie, tym razem z Wisłą Płock. To bolesna porażka, liczę na to, że jeszcze przyjdą te lepsze dni i nie będziemy już więcej oglądać takich spotkań. Takich, czyli przegranych aż 0-4. W piątkowy wieczór Warta Poznań nie potrafiła znaleźć żadnych argumentów na rozpędzającą się z każdą minutą Wisłę Płock. Już ta pierwsza bramka, próba połapania nas wolnego przez Roberta i taka stykowa sytuacja, gol, potem tracimy jedną, drugą piłkę, przegrywamy walkę o drugą, z tego idzie kontra, dostajemy bramkę na 2-3-0, szkoda, że dostaliśmy też tą bramkę na 3-0 do szatni, natomiast sam obraz całego meczu wyglądał tak, że Wisła miała dużą przewagę. Skutecznością popisali się pomocnicy nawciarzy, po dwa gole strzelili tego dnia Rafał Wolski i Dawo. Gra podopiecznych Pawła Stanio zwyczajnie cieszyła oko. Dzisiaj funkcjonowało prawie wszystko i to, co my sobie założyli przed meczem, my potrafili utrzymać do końca meczu i cieszę się, że i z bramek, ale szczególnie z tego, żeśmy nie stracili bramki. Przed meczem z Wisłą szeregi Warty opuścił skrzydłowy Jason Papo, który został sprzedany do Rapidu Bukareszt. Szkoleniowiec poznaniaków przyznał, że zamieszanie wokół tematów transferowych odcisnęło swoje piętno na postawie zespołu. Dużo było rozmów na temat, czy Jason zostanie, czy odejdzie. Wczoraj pojechał do Bukaresztu. Dzisiaj krótko przed meczem gdzieś tam wysłał informację chłopakom, że dziękuję i że będzie grał w innym klubie. Jakieś tam dodatkowe spekulacje. Myślę, że na pewno to ma wpływ, bo drużyna o tym mówi, skoro mnie o to pytają, więc mówią też między sobą. Myślę, że tą konferencją trzeba po prostu te tematy pozamykać. Po dwóch kolejkach Warta ma na swoim koncie 0 punktów i wciąż czeka na premierową bramkę w lidze. Piłkarze wierzą w szybkie przełamanie. Lepiej dostać w jednym meczu 4 niż w każdym kolejnym, w kolejnych 4 po 1-0, więc mam nadzieję, że to dla nas będzie taka jedna zła klęska, po której szybko się podniesiemy. Na przeciwległym biegunie znajduje się Wisła. Podstrzanie podchodzą do dobrych wyników z chłodną głową. To, że mamy 6 punktów teraz po pierwszych kolejkach, to jest fajne, ale z perspektywy całego sezonu to absolutnie nic nie znaczy. Także musimy każdym jednym meczem udowadniać wszystkim, że nam zależy. W następnej kolejce Warta zmierzy się w Legnicy z miejscową Miedzią. Przypomnijmy, że w tę niedzielę z Legniczanami miał zagrać Lech, ale kolejorz zdecydował się przełożyć to spotkanie z uwagi na występy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W sobotę warciarze zagrali towarzysko z Unią Swarzędz. Rezerwowy skład Zielonych zremisował z Beniaminkiem trzeciej ligi 2-2. W serwisie sportowym czas na żużel. W niedzielę Spechaus PSŻ Poznań po raz ostatni w sezonie regularnym pojedzie przed własną publicznością. Sezon 2022 wkracza w decydującą fazę. Drugoligowy Spechaus PSŻ Poznań ma za sobą 11 spotkań ligowych. Z 7 z nich Skorpiony wracały z tarczą. Tak było chociażby tydzień temu, kiedy to podopieczni Tomasza Bajerskiego pokonali na wyjeździe Budmak Stal Polonie Piła 50-39. PSŻ pojechał do Piły jak po swoje, był tam faworytem, wygrał 11 punktami. No i największym plusem tego meczu są przede wszystkim juniorzy, a w szczególności Oliwier Buszkiewicz, który pierwszy raz pojechał na dwucyfrowy wynik. Derby Wielkopolski to już przeszłość. Przed PSŻ-em rewanż z Unią Tarnów, czyli z drużyną, z którą poznaniacy mają rachunki do wyrównania. Ta porażka na inaugurację sezonu 2 oczkami w Tarnowie na pewno gdzieś się podrażniła poznaniaków, bo nikt się tego nie spodziewał, że ten żelazny faworyt, jakim był wtedy PSŻ i jakim jest teraz, polegnie. Przed startem 14 kolejki kibice PSŻ-u mogą spać spokojnie. Zawodnicy ze stolicy Wielkopolski już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy play-off. Jeśli zwycięży, to na pewno będzie pewny tego drugiego miejsca w ligowej tabeli przed play-offami, to jest niezwykle ważne, żeby gdzieś trafić na tego teoretycznie słabszego rywala, ale wiemy, że w fazie play-off już nie będzie słabych rywali. W najlepszej czwórce oprócz poznaniaków znajdą się również Metallica Recycling Kolejarz Rawicz, OK Bedmet Kolejarz Opole oraz OptiBet Lokomotiv Daugav Pils. Co może okazać się kluczem do sukcesu Skorpionów? Równą formę muszą utrzymać Rune Holta i Francis Gust, bo to na ten moment najrówniej punktujący zawodnicy. A wiele będzie jednak zależeć od polskich seniorów, czyli Kevina Pfeiffera, który
którego forma jest mocno nierówna, no i przede wszystkim Kacpra Gomulskiego, do którego formy można mieć sporo zastrzeżeń. On szczególnie na tym poznańskim owalu jeździ mocno pogubiony. Być może popularny Ginger zaprezentuje wysoką formę w starciu z Unią Tarnów. Początek tego meczu na poznańskim Golęcinie w niedzielę o godzinie 17. Dziś drugi przedsezonowy sparing rozegrały piłkarki Lecha Poznań UAM. Obie drużyny urządziły sobie strzelecki festiwal. Aż 10 bramek padło na bocznym boisku przy ulicy Bułgarskiej. 7 z nich zdobyły zawodniczki Lecha, a 3 Ostrowi Ostrów Wielkopolski. My zawsze chcemy strzelać jak najwięcej bramek. Też mamy taki system, że właśnie tak mamy grać i tak mamy strzelać, więc fajnie, że tych bramek dużo wpadło. Spotkanie nie potoczyło się jednak idealnie z perspektywy zawodniczek Alicji Zając. Rywalki dwukrotnie obejmowały prowadzenie. Początek meczu był taki ciężki, bo źle w niego weszłyśmy. Kilka błędów i 2 bramki stracone z rzutów wolnych, gdzie no po prostu nie powinny one wpaść. Potem narzuciłyśmy swoje tempo, swój rytm gry i grałyśmy to, co chcemy grać. Ostrowia w nadchodzącym sezonie będzie rywalem Lechitek na poziomie drugiej ligi. Dla zawodniczek Kolejorza dzisiejszy mecz był niejako preludium do występu w tych rozgrywkach. Jako, że to jest już rywal z drugiej ligi, to po prostu mecz jest bardziej otwarty, że oni też konstruują więcej akcji pod naszą bramką. Nie tak jak to było na przykład w trzeciej lidze, gdzie zdarzały się drużyny, które jednak gdzieś z dołu tabeli po prostu na mnie totalnie nie zagrażały. Te zespoły zmierzą się już w pierwszej kolejce ligowej rywalizacji. Tamten mecz może mieć jednak zupełnie inny przebieg, gdyż Ostrowia w sparingu skupiała się na konkretnych elementach taktycznych, a nie na wyniku. My tu pracujemy nad jednym wariantem taktycznym. Na początku jeszcze, jak były te zawodniczki, które normalnie grają na co dzień w pierwszym zespole, to jeszcze to jakoś tak gdzieś tam zaczęło dobrze funkcjonować. W pierwszej połowie też niepotrzebne 3 nasze indywidualne błędy i po tych błędach straciliśmy gdzieś tam bramki. Ale no już mówię, to jest okres przygotowawczy, jest po to właśnie, żeby takie rzeczy eliminować, żeby jeszcze te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam nie funkcjonują tak jak powinny, żeby to wszystko naprawić. Lech Poznań UAM w okresie przygotowawczym stara się łączyć nowe elementy z doskonaleniem tego, co dało awans w minionych rozgrywkach. Myślę, że dużo rzeczy nowych też doszło, że dziewczyny więcej się uczą z przodu i będą szukać różnych rozwiązań na zdobycie bramek. Ale myślę też, że to jest dalsze kształcenie tego, co robiliśmy wcześniej. Zawodniczki Kolejorza nie zwalniają tempa. Kolejny sparing rozegrają już w następną sobotę. Rywalem będzie Ślęza Wrocław. Drugi rok z rzędu w Poznaniu odbędą się Mistrzostwa Polski Kobiet w futsalu do lat 15. To potwierdzenie wysokiego poziomu organizatorów. Po raz kolejny hala UAM na Morasku będzie gościła najlepsze młodzieżowe futsalistki w kraju. Ponowne przyznanie organizacji imprezy Poznaniowi potwierdza wysoki poziom tegorocznego turnieju. My się bardzo cieszymy, bo no dostaliśmy fantastyczne opinie po tym turnieju. Myślę, że jak brzmiało hasło tego turnieju, że organizacja top, tak my temu podołaliśmy i chcemy zrobić jeszcze top topów, jak się śmiejemy, i przygotować tak samo dobrą imprezę dla dziewczynek z kategorii U15. Przygotowanie takiego wydarzenia nie byłoby możliwe bez wielu chętnych do pracy rąk. Organizatorzy sporą część z nich znajdują w drużynach Akademii UAM-u. Tych dziewczyn jest dużo, one są zawsze chętne do pomocy, tak samo trenerki czy ludzie, którzy są wokół, więc mnie to cieszy, bo tak naprawdę ludzie to stworzyli. I dlatego ta impreza tak wyglądała, jak wyglądała. I już dostajemy sygnały, że do zobaczenia i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli ponownie przyjechać do Poznania. Więc myślę, że naprawdę wyszło to super i bardzo nas cieszy zaufanie ludzi w PZPN-ie, którzy po prostu powierzyli nam organizację tej imprezy po raz drugi. Tegoroczna impreza wyróżniała się także świetną atmosferą na trybunach. Swoje drużyny dopingowali kibice z różnych zakątków Polski. Kibice z Sosnowca, z Krakowa dopingowali swoje zawodniczki, jak i drużyny jakby przeciwne, więc naprawdę mi się bardzo podobało, była fajna zabawa i nawet już w tym chyba dniu przed finałami, już nawet na końcu kibice tańczyli na parkiecie i na trybunach, więc o to chodzi, żeby była dobra atmosfera, wszyscy się dobrze bawili. W turnieju weźmie udział 16 zespołów, a rywalizacja potrwa 3 dni. Każdy kibic może więc znaleźć dogodny termin do odwiedzenia hali. I choć do rozpoczęcia sezonu futsalowego pozostało jeszcze kilka miesięcy, tak KUAZS UAM Poznań ma już na swoim koncie jedną wygraną. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.